Cześć, witam Cię serdecznie na kanale. Dzisiaj Ci pokażę, jak zrobić backup, to znaczy kopię zapasową Home Assistanta, która będzie zapisana na Raspberry oraz będzie zapisana na dysku Google. Dodatkową funkcjonalnością tego dodatku jest to, że on sam pilnuje, aby na Waszym dysku znajdowała się konkretna ilość kopii zapasowych. To znaczy, jeżeli sobie ustawicie 4, to będą 4 kopie, a stare będzie on usuwał. Dobrze, wejdźcie sobie w Supervisor. Następnie Add-on Store. I u góry po prawej stronie więcej. I repozytoria. Tutaj macie stronę tego repozytorium, jeżeli byście chcieli się zagłębić w tym, więcej o tym poczytać. Ja Wam link dam w opisie filmu. Ten link wklejacie sobie, dodajecie. Ok, mam to dane. Zamykamy i będzie się to znajdowało na dole, tutaj. Otwieracie. No i musicie zainstalować. Ok, dajemy start. Ok, teraz sobie otwórz panel tego dodatku. Tutaj musimy się połączyć z kontem. Ok, dajemy sobie tutaj. Teraz wybieracie sobie konto, na które chcecie, aby Wasz backup został wgrywany. Musicie dać zezwól. Ponownie zezwól. Dobrze, teraz musicie sobie skopiować ten ciąg znaków. Będzie Wam potem to potrzebne. Dobrze, przejdźcie sobie teraz do Waszego Home Assistanta. I teraz tutaj sobie wklejacie ten Wasz ciąg znaków, który tam był. Zapisz. Dobrze. Tutaj macie pokazane, że nie macie żadnego backupu. Teraz Wam zgrywa, tworzy pierwszy. Teraz tak, tutaj macie ustawienia. Tutaj sobie możecie wybrać naprawdę mnóstwo opcji, ale takie najważniejsze to jest ilość kopii zapasowych w Home Assistancie na dysku oraz co jaki okres czasu ma Wam robić te kopie zapasowe. Tutaj możecie sobie na przykład dać jeden dzień. No i możecie sobie konkretne godziny ustawić, w których ma Wam się to tworzyć. Ustawię sobie tutaj 4-4 i co jeden dzień. Zapiszmy ustawienia. No i w zasadzie z konfiguracji to tyle. Zaraz Wam pokażę na dysku. No i w dysku Google automatycznie został utworzony dodatkowy folder, w którym macie zapisane kopie zapasowe. Jak widzicie, została utworzona nowa kopia zapasowa. No więc w zasadzie to jest tyle. Teraz możecie spokojniej spać i nie będziecie mieli problemu
momencie, kiedy coś się stanie, że na przykład padnie dysk lub karta SD, bo zawsze tą kopię macie. No więc pamiętajcie, subskrybujcie kanał, piszcie komentarze. Do następnego odcinka, cześć!